Cześć kochani, to Agnieszka Grzelak. Ostatnio stwierdziłam, że wolę się jednak z wami porozumieć w ten sposób niż na blogu. Znaczy bloga nadal będę pisać, ale stwierdziłam, że dodam jeszcze ten element filmu, bo jednak to jest znacznie łatwiej, znacznie szybciej. Po prostu włączamy film, siedzimy, oglądamy, a co mi tam. A jak już trzeba czytać tekst, to nie zawsze wszystkim się chce, więc hej, czemu nie, jeżeli mogę wam pomóc w ten sposób. Wyszedł z tego całkiem długi materiał, bo chciałam wam przekazać jak najwięcej. Dlatego stwierdziłam, że zrobię wam spis treści. Będą takie miniaturki, które będą was przesyłać do poszczególnych części filmu. Pokażę wam jak naprawiać cienie, które się zepsuły, pokruszyły i w zasadzie chcecie ich nadal używać. I pokażę wam jeszcze... jak otworzę paletę. Pokażę wam jeszcze jak robić własne cienie. Znaczy jak wprasowywać na przykład sypkie cienie, pigmenty, albo kruszyć na przykład takie pojedyncze cienie, które macie, zawala wam miejsce, tak, pudełeczko kolejne. Więc nauczę was jak po prostu przenosić taki cień, żeby mieć wszystko w jednej palecie. W ogóle nie widziałam za bardzo filmów na YouTube na temat prasowania pyłków, takich drobinek, takich jak gdyby mikro brokatów i stwierdziłam, że w zasadzie to działa całkiem spoko i robi się to podobnie jak z tymi cieniami sypkimi, więc to też będziecie mogli zobaczyć, oczywiście zrobię wam spis treści i na końcu jeszcze wam wpadki, które miałam, bo było tego naprawdę dużo. Takie głupie rzeczy robiłam, ale to już zobaczycie później. W każdym razie mam nadzieję, że was to strasznie nie zniechęci, że on będzie tyle trwał. Tak więc zapraszam was do oglądania i mam nadzieję, że wam bardzo pomoże. Oczywiście zrobię o tym jeszcze wpis na blogu, tam będą jakieś słuchacze, dodatkowe informacje. Ale to już jak będziecie chcieli, tak? Podstawowe informacje są tutaj, więc zapraszam. Jak prasować własne cienie do takich wkładów do paletki. W końcu zdecydowałam się na to, żeby pozbyć się tych wszystkich pudełeczek, które tu mam. Po prostu jest tu, więc ich nie widzi, ale jest ich naprawdę dużo. Zajmowało mi mnóstwo miejsca w kuferku, więc stwierdziłam, że muszę się ich pozbyć po prostu i kupiłam sobie paletę. Taką 28 na eBayu. I ona była razem właśnie z tymi aluminiowymi wkładami. Tutaj podkleiłam je taśmą od spodu, żeby móc potem sobie zapisać takim markerem, co to za cień. Do przygotowania tych prasowanych cieni będzie nam potrzebny na pewno spirytus. Ja tutaj sobie przyjęłam do mniejszej buteleczki, ale to jest taki zwykły spirytus 95%. I do takich super delikatnych, takich pyłkowych, bardziej puszystych cieni będziemy potrzebować glicerynę, która nam trochę to ustabilizuje, że kiedy alkohol odparuje, coś będzie się kleiło, że coś będzie trzymało ten cień, a to jest nakrętka od butelki. I będę wlewała do niej spirytus i glicerynę, jeżeli będę potrzebować. Dlatego mam szpatułkę, która pomoże mi to wszystko potem ładnie zmieszać. Wyposażyłam się jeszcze w taką małą strzykawkę do dozywania alkoholu. Dlatego, że czasami, jeżeli daje się nawet z takiej małej zakrętki, to po prostu można przelać wszystko i zresztą zdarzyło mi się to parę razy. Może umieszczę wpadki na końcu filmu, bo to było naprawdę śmieszne. Rzeczywiście początki są trudne i po prostu uwaliłam cały stół. Co jeszcze zrobiłam? A w zasadzie dużo głupich rzeczy, ale to potem kuwer się cieszę, mogę rzucić. Teraz jak już zrobiłam parę swoich cieni, mogę to zrobić w ten sposób, żebyście naprawdę widziały, o co chodzi. Może takie sypkie cienie, one to są właśnie, należą do tych delikatniejszych. Bo mamy albo wersję taką jak MAC, albo Inglot, które się tak lepią troszeczkę do ścianek. Nie wiem, czy widzicie, jest sporo cienia naokoło, jak się przesuwa, to on się lepi do tych ścianek. A ten jest taki zupełnie sypki, dosłownie z jakichś tam pyłeczek. Trzeba dodać trochę gliceryny, a taki jak Inglot albo MAC, wolę się tym nie przejmować, dodać tylko alkohol i tyle. Teraz zbliżyłam trochę, żebyście lepiej widzieli, co robię. Biorę sobie taki jeden wkład. Rozmieszam sobie alkohol z gliceryną. Tak ze 3/4 załóżmy tej nakrętki. I do tego będzie jakieś... nie wiem, trzy krople gliceryny. Na
pewno trzeba na początku popróbować. Za pierwszym razem może wam nie wyjść, dlatego radzę na przykład zaczynać od cienia, którego nie za bardzo lubicie, albo na przykład nie będzie wam szkoda, jak się okaże, że jednak wam nie wyszło to, co chciałyście. Te ulubione to polecam zostawić na sam koniec, zupełnie jak już będziecie dokładnie wiedziały, co chodzi. Pobiorę sobie trochę tego alkoholu z glicerynu. Wkład jest wypełniony już do połowy alkoholem z gliceryną i teraz sobie na szpatułkę wrzucam cień. Niestety zawsze się po drodze zrobi bałagan. Dlatego warto jest podłożyć sobie właśnie takie papierowe ręczniczki. I teraz mieszamy aż spirytus. Będzie tak na gładko z cieniem. Nie powinno być zbyt rzadkie, żeby wam się nie przelewało. Ja oczywiście na początku robiłam bardzo rzadkie i wszystko mi się wylewało. Podejrzewam, że teraz tak czy siak się ubrudzę, ale postaram się tego robić jak najmniej. Właśnie dlatego się wyposażyłam w tą strzykawkę. Dodaję jeszcze trochę spirytusu, bo to już się zrobiło za suche. Ważne jest, żeby dobrze mieszać cień z alkoholem i dopełnić możliwie jak najdalej, jak najwięcej tego cienia. Bo kiedy alkohol wyparuje, to będziemy mieć mniej produktu. Jeszcze go troszeczkę stukam. Wydaje mi się, że ta konsystencja jest całkiem spokojna, nie spływa, jak się go przechyli. Wydaje mi się, że tak jest ok, więc odstawię go tak myślę, że na 4 godziny mniej więcej, żeby sobie odparował i potem go wprasuję. Jak naprawić zepsute cienie, które już są w palecie, a na przykład nam się pokruszyły. Te cienie Bicora bardzo często robią, po prostu są tak delikatne, że przy wstrząsach się kruszą. W zasadzie warto wiedzieć, jak potem to naprawić. I tak, więc tu mam alkohol. Dodaję teraz trochę gliceryny, dosłownie byli tam dwie kropelki. Spróbuję, oczywiście boję się, żeby nie przelać, więc sobie też patułką. No ale to poszło 2-3 krople. Teraz jak już mamy to wymieszane, kruszymy cień, który już mamy w jakiś tam sposób zniszczony. Próbuję go jak najbardziej pokruszyć przy samych brzegach, tak żeby już nie została żadna część stała. Dobra, więc teraz wlewamy trochę tego spirytusu z gliceryną. Mieszamy. Co do konsystencji, jaką to powinno mieć, to w zasadzie każdy ma swoją jakąś tam teorię. Jedni wolą bardziej gęsty cień. Taką pastę. Inni jednak robią ją dosyć rzadką, żeby łatwiej na przykład pomyłki powietrza wypłynęły. To wykonuję też szpatułką, taką zwykłą, którą możecie kupić w sklepach plastycznych. Ale można też to robić wykałaczką, spinką do włosów, wsówką. W tym momencie wyrównuję powierzchnię i widzicie tutaj bąbelki wypływają na górę. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć, ale a w tym czasie do końca mi się kruszy już ten cień, ale jego też będę poprawiać. Zrobię dokładnie to samo z nim, co z tym poprzednim. Cienie są naprawdę ładne, tylko szkoda, że się tak strasznie łatwo niszczą. No i też mają bardzo dużo perły w sobie, nie wszyscy to lubią. Zresztą na blogu mam wpis w ogóle recenzję cieni Bicora, akurat na przykładzie poletki chyba 16. Ale ogólnie jak chcecie się dowiedzieć więcej po całości co do cieni Bicor tych poczwórnych, no to zapraszam. A właśnie jak przelejecie, to nic takiego strasznego się nie stanie, bo to jest alkohol, więc on wyparuje. Dlatego niektórzy właśnie wolą nawet robić taką super płynną tą pastę, żeby łatwiej to wszystko się tu rozprowadzić i wymieszać. Więc to zupełnie zależy od waszych preferencji.
dalej od końca. Aha, jeżeli właśnie naprawiacie taki cień, a w przeciwieństwie do mnie, gdyby konsystencja tego cienia wam się podoba, bo dla mnie one były zbyt sypkie, to możecie to zrobić po prostu samym alkoholem. Ja tutaj dodałam glicerynę ze względu na to, że te cienie bardzo się sypią. Więc chciałam, żeby się sypały mniej. Możecie zamiast gliceryny użyć mixing medium. To jest w zasadzie już taka gotowa, lepiąca mieszanka zamiast gliceryny, która ma tam jeszcze jakieś silikony chyba, coś takiego. Czyli to na razie sobie odstawiam, żeby ponesło. Nie mam pojęcia ile czasu, potem może wrzucę wam gdzieś tam w boksie, ile to tak naprawdę trwało. Słuchajcie, jak macie pyłki, na przykład takie, to też możecie je spresować. Właśnie wczoraj to ćwiczyłam i okazało się, że to dobrze działa. To jest taki sam pyłek, tylko złoty. Dzisiaj będę prasować do was srebrne. Ja akurat sobie przygotowałam strzykawkę, ale o wiele lepsza jest pipeta. A więc mam tutaj w środku spirytus z gliceryną. Trochę więcej gliceryny niż zwykle, dlatego że to jest już zupełnie ekstra super sypkie. Delikatny pyłek, więc trzeba to utrwalić na pewno gliceryną. Dałam tak chyba dwa razy więcej niż normalnie daję. Więc znowu na spód wyciskam tą mieszankę. Czystą szpatułką wsypuję to do dróg. Jest trochę za twarde, więc dorywam jeszcze trochę. Wow. No tak jak mówiłam, strzykawka to nie jest najlepszy pomysł. Ale z drugiej strony nie mam nic innego. Ale kleję z nakrętki, to jest jeszcze gorzej, więc jednak zdecydowałam się na strzykawkę. I cały czas naprzemian alkohol z pyłkiem, dopóki nie dopełnimy do końca i nie uzyskamy takiej konsystencji, jaką byśmy chcieli. Odstukuję go, żeby wyszły bąbelki. Tak wygląda. I odkładam, żeby wyschło. Pamiętajcie, że możecie też przenosić zwykłe cienie do takich paletek. Po prostu wystarczy je pokruszyć i przesypać. Jeżeli chcecie mieć go po prostu w jednej palecie z tamtymi cieniami, nie tak po prostu pojedyncze, to jest idealna metoda, bo ja mam sporo takich pojedynczych cieni, które też zajmują dużo miejsca i dokładnie działa to na takiej samej zasadzie jak te wszystkie w tych pudełeczkach. Więc teraz przesypię ten cień tutaj. Najpierw muszę pokruszyć ten. Jeżeli był to prasowany cień, nie potrzebuje już żadnych wiążących substancji, czyli wystarczy sam spirytus. Spróbuję to zrobić w ten sposób. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Ja swój połączę z takim pigmentem. Tak wyszedł ten żółty cień pomieszany z inglota i z tego jasnego pyłku. Prasowanie cieni będę potrzebować oczywiście cieni, które już podeschły. Ja zostawiłam je tak mniej więcej na noc. Ręcznika papierowego i 5 złotówki albo 50 centówki. Ja znalazłam 50 centów, ale 5 złotych jest w zasadzie tego samego wymiaru, z tego co pamiętam. I robimy to w ten sposób. Tu przesunę sobie. Wow. Aha, popodpisywałam te cienia. Tak, markerem. Kładziemy 50 centówkę albo 5 złotówkę w ręcznik papierowy, ewentualnie w jakiś materiał. I obkręcamy dookoła, tak żeby tutaj utworzyła się taka równa powierzchnia. I bierzemy jakiś cień. Dociskamy. Trzeba naprawdę mocno sprasować. I tak wygląda finalnie. Jest trochę bardziej utwardzony w tym momencie. Ostatnio próbowałam sprasować też pyłek i zobaczymy jak to się zachowa, bo nie jestem pewna, czy prasowanie pyłków ma sens.
ale spróbuję zrobić to samo. Jeżeli się okaże, że to działa tak samo jak z cieniami, to oczywiście będzie to dla mnie o wiele lepsze, bo pyłki się strasznie pylą. Więc tak samo dokładam. I jest. Potem Wam pokażę pewnie, jak wyglądają te kolory na blogu. Znaczy pokażę swatche, jak wygląda w pyłku i jak po sprasowaniu. Tutaj jest paleta, którą sprasowałam ostatnio. Robiłam te trzy cienie. Ten zostawiłam w spokoju. Co, mam nadzieję, że Wam się przydało. W każdym razie, jeżeli tak, to dajcie łapki w górę. A jeżeli macie jakieś swoje inne sposoby, albo na przykład słyszeliście o czymś innym, ale nie wiecie za bardzo, czy to działa, to dzielcie się ze sobą w komentarzach, bo w zasadzie właśnie o to chodzi, żeby sobie przekazywać tą wiedzę. Ja dlatego też te filmy robię, żeby Wam pomóc. W Waszych komentarzach też jestem w stanie się dowiedzieć czegoś nowego, bo przecież nie wiem wszystkiego, przekazuję Wam tylko tę informację, którą ja na sobie wypróbowałam i wiem, że działa. Ale jestem pewna, że są tysiące innych, więc dzielcie się ze sobą, pisujcie w komentarze. Teraz zapraszam na wpadki i mam nadzieję, że poprawi Wam to humor na dzisiaj. Aaaa! Ja właśnie sobie wylałam spirytus do oka, bo znów strzeliło mi to do oka, to boli. Ostatnio spróbowałam sprasować też... Co, kocie? Ojejku, co się stało? Zaczynamy... To widać, że ten cień... O. Taki brzoskwiniowy z jasnym srebrem. Wow. To nie było to, co planowałam. Dobra. Nie. Powinnam mieć zamiast palców takie małe szczypczyki, bo albo wy... Potem oczywiście wyczyszczę te cienie dookoła, które podeschną. Wiecie, jak to jest oglądać te filmiki i się myśli, ja mam takie syfony narobiła. Jeżeli teraz właśnie tak myślicie, to może się okazać, że się bardzo mylicie i niestety tak po prostu jest. To jest, to jest. O, że w mordę.